Tym razem coś dla fanów małych pojemności. Honda Varadero 125. Także można powiedzieć, wyglądowo pełnoprawny motocykl, a faktycznie 125, ale z dość dużym silnikiem bufałka. Ale to tam każdy temat zna. Tutaj mamy wersję już poliftową, jak dobrze mówię. 2009 rok i na wtrysku już, także już cuda na kiju, można powiedzieć. I co? Do wymiany opony, przód, tył, do zrobienia zawieszenie. Jest jakieś takie podziabane troszkę jakimś śrubokrętem. Hamulce, ponieważ teraz są cofnięte tłoczki, mogę ciężko przepchać, a zwłaszcza tył. Do sprawdzenia luzy zaworowe w tle, Suzuki słychać sobie pracuje. Do zmiany olej, tutaj właściciel przywiózł olej i filterek. Jak widać, temat już odkręcony. Więc od czego zacznę? Ano zacznę od ściągnięcia zbiornika, puszki z filtrem i dostania się do luzów zaworowych. To sobie ogarnę, tam już wtedy poskręcam całą górę na gotowo, a później oponki, hamulce i zawieszenie przód. Także co? To jak zawsze coś po drodze pokażę. Zobaczymy, coś tutaj się wydarzy. Długi postój podobno był, jakiś niejeżdżony był za wiele. Też mnie tu słuchy doszły, nie wiem czy to prawda, bo tak nie śledzę cen. No nie ma dużo roboty, wystarczy sobie na jakimś znanym portalu poszukać, że jakieś astronomiczne ceny osiągnęły te motocykle. No tak, no bo to skuter nie jest, a dalej można na bajeździć, jeśli ktoś nie ma kwita na pełny motocykl. Dobra, wracam za chwilę. No to porozbierane, troszkę tam jest kłopotliwy temat z cylindrem przednim, no bo chłodnica. Ale tam dla chcącego nic trudnego. I tak, jak tu mamy? Śruba kontra, także to żaden kłopot. Wymiana, znaczy wymiana, regulacja luzów przebiega sprawnie. Z przednim, jeśli chodzi o regulację, nie jest najgorzej. Jedynie to tak troszkę pokrywa, jest ciężko ściągnąć. Więc co trzeba zrobić teraz? No nic prostszego, poszukać sobie w sieci, jakie te luzy zaworowe być powinny. No i je sprawdzić, skontrolować, ustawić, jeśli będzie potrzeba. Ale jeśli chodzi o zawory na śruby, zawsze warto wszystkie i tak przelecieć i sobie skontrolować na zero, że tak powiem. Pokrywę później uszczeleczki, no jak ktoś chce. Jeśli ktoś zakłada sobie, można zostawić na starych, ale czasem się to może w głupi sposób zemścić. Ja zawsze zakładam świeże. I tu jeszcze uszczelniacze, jeszcze tam płyn hamulcowy i inne tematy. Więc tak to wygląda. No to co? Szczelinomierz i działam z tematem. To już sobie poskręcam wszystko. Filtr powietrza właściciel zmieniał. Pamiętam, mówił mi o tym. Jest nowy, świece też zmienią. Więc tutaj tematu nie ma. Poskładany, ale bez zawieszenia, bez koła. Z tyłu hamulec zrobiony, tłoczek wypolerowany. No nie zakręcę teraz, bo jest podniesiony z przodu i tylnym kołem oparty o podnośnik. Oponka, jak widać, nowa, telefon do właściciela, tylko i wyłącznie jazda szosowa, więc takie to opony wpadły. Zresztą, no, nie jest to jakiś motocykl wyczynowo typowy, typowo terenowy, ani z mocą w teren. Więc co, teraz zawieszenie. Taki był olej, jeszcze jakąś barwę tam, powiedzmy, trzyma, ale już szału nie ma, uszczelniacze to chyba tam pokazywałem. Także do zrobienia zawieszenie, do wypolerowania te rurki cieniutkie. I nowy zestaw. I co? I tyle. Jeszcze płyn hamulcowy z przodu, zerknąć jak tam tłoczki. Czy wszystko się kręci jak powinno. I będzie gotowy. Mamy kleić? Powinny chyba, nie? Temat można powiedzieć załatwiony. Zawieszenie zrobione. Uszczelniacze, tulejki, wszystko przesmarowane w środku. Hamulce również. Klocki zostały. Tył odblokowany, już można bez problemu jeździć, zresztą widać, że były testy, bo troszkę się chyba zgrzała, ale próbowałem, czy tył czasem mi zostaje po rozgrzaniu, wszystko jest w porządku. Pojeżdżone, no jak to 125, wiadomo, tam szału nie ma, ale zdecydowanie obroty lubi, można mu sadzić, prawie jak w jakimś ścigu. No co tu więcej, opona z tyłu również wymieniona. Też szosowa, tak jak właściciel mówił, że tylko i wyłącznie asfalt. Lakierowany był, czy taki nieładny sposób.
lakiery takie, to praktycznie pod paznokciem schodzą. Ma tam kilka rysek z drugiej strony, no ale tam nieważne. Jest jak jest. Działa, pracuje. Wszystko jest w porządku. Jeździć. Z tego co wiem, to stał długo, a to nigdy nie służy.